Panie prezydencie, dzisiaj 1 listopada, jak zwykle spotykamy się przy bialskich nekropoliach. Tak, i jak zawsze od 2007 roku uczestniczymy w kwestii, dzięki której pozyskujemy środki na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków, pomników na tej najstarszej bialskiej nekropolii, cmentarzu parafialnym. Pozwólcie Państwo, że przypomnę, iż inicjatorem tych zbiórek był ówczesny świętej pamięci już przewodniczący koła Bialczan Marek Światłowski. Dziękujemy pięknie za życzliwość, za hojne wsparcie. Proszę pozwolić, że pomogę. Pamięta pan zawsze o mnie. Tak, tak. O, i to jest odznaczenie życzliwego darczyńcy. No. Zaproszenie jakieś zawsze na imprezy. I nie będziemy ustawali w konsekwencji. Ślicznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tak, i wspomniany Marek Światłowski, nasz świętej pamięci przewodniczący koła Bialczan, zainicjował tę akcję. Cieszy się dużą popularnością, angażują się w nią najmłodsi, nasi wspaniali harcerze. Michalina. Tak, dzisiaj mam przyjemność kwestować w towarzystwie Michaliny oraz Ani, swojej żony, jak to zwykle mamy w zwyczaju. Ale w tą akcję angażują się całe społeczności, nie tylko koło Bialczan, także osoby pełniące różne szanowane funkcje publiczne, nauczyciele bialskich szkół, działacze organizacji, samorządowcy. Masa osób dobrego serca i życzliwości. Nie tylko kwestujemy, sami też osobiście własnym zaangażowaniem wspieramy tę akcję. Wspieramy ją również jako samorząd miejski. W zeszłym roku uzupełniliśmy o drugą połowę wartość zbiórki. W ten sposób ponad 40 tysięcy wyniosły nakłady przeznaczone w ubiegłym roku na renowację zabytkowych nagrobków. W tym roku w budżecie miasta zabezpieczyliśmy najwyższą do tej pory kwotę 28 tysięcy, którą dodamy do kwoty zbiórki. Tak zwana złotówka do złotówki. Tak, choć wydaje mi się, że to może być nawet więcej w tym roku, jeśli chodzi o zaangażowanie tego naszego budżetu miejskiego, co trzeba doceniać w tych bardzo trudnych dla samorządów czasach. Chciałbym bardzo pięknie podziękować wszystkim. Od naszych najmłodszych partnerów, harcerzy w szczególności, począwszy po tych najdojrzalszych, zbierających, a często są to przedstawiciele bialskiego środowiska seniorów, oraz przede wszystkim życzliwym darczyńcom. A łączna kwota, panie prezydencie? Łączna kwota przez tych wszystkich kilkanaście lat zbiórek zaangażowana w renowację zabytkowych pomników na tej najstarszej, podkreślmy, bialskiej nekropolii, cmentarzu parafialnym przy ulicy Nowej, to już ponad 500 000 zł. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie.